Siemano, z tej strony Fabra, to jest kolejny odcinek z Battlefielda 3, słuchajcie. Właśnie wszedłem na serwer, na którym się skończyła poprzednia fajna mapa i niestety trafiłem na taką gównianą mapę. Jak widać, znaczy gównianą jak dla mnie, ja jej nie lubię, ja za nią nie przepadam. I dlatego w ten sposób jakby o tym mówię. Dobra, B sobie przejmujemy. Pomogliśmy troszeczkę. To jest nasz helikopter oczywiście. Tu już wjeżdżamy do środeczka. Fak, ale mi laguje. Bez jaj. Cholera. No bez jaj. Kurde w mordę. Nie wiem, czy mi się mapa do końca nie wczytała, czy co. Ale z takimi lagami nie mogę biegać najnormalniej w świecie. Tak jest. Element zaskoczenia. Okej. Kolejnych gości sobie zabiliśmy. Skąd tam się helikopter do cholery wziął? Przeładuj, kurde, żeś w tym. Dobra. Powiem szczerze, że to może chwilę potrwać, znaczy ten odcinek może troszkę potrwać. Cholera, granat. Zabity gościu. My troszeczkę obrywaliśmy, ale 30 HP jeszcze mamy. Zaraz się załatam. Kolejny poszedł. Czy ma ktoś jakąś apteczkę do cholery? No zaraz padnę, seryjnie. No i właśnie gościu padł. Cholera, nie trafiłem. A mogłem jeszcze kogoś tam zabić. Jestem na razie pierwszy, mam 5 na 0. Ale już nie, już nie. Dobrze, zrespawnijmy się na B. I w ogóle zobaczmy, czy w snajperce jest wreszcie tutaj... W tej... Snajperce, czy jest moje, a mój celownik? Cholera, jest tylko jeden i to mnie wkurza. Miałem kiedyś taką fajną snajperkę i nie wiem, gdzie ona jest. Z takim fajnym celownikiem, nie taka, że trzeba wstrzymywać powietrze. Tylko coś innego. Bloody hell. Okej. To my sobie podbiegniemy, cholera. Za późno F wcisnąłem, bo chyba mogłem go z noża pocisnąć, ale nie jestem tego pewien. No to co, znów na B. O kurde. Kiepskim miejscem mnie zrespawnili. Tam nasi padają, ale tam też jeden nasz jest. Tylko, że ja się przejdę tutaj. Dostałem troszkę. Cholera. Tam sobie granatę rzucimy. Poszła rakietka, ale niestety nic nie zrobiliśmy szczególnego. Kurde, czemu nie zmieniło mi na karabin? Ja pierdzielę. Przecież kliknąłem jedynkę, no bez jaj.
A miałem cały czas, kurde, wyrzucenie rakiet w ręce. Bez kitu. Dobra, spróbujemy znowu. No niestety C jest przejęte przez wroga. Ale tutaj zawsze jest tak, że cała akcja zatrzymuje się. Zatrzymuje się właśnie tutaj. Fuck! Kurde, ziomek pod tym podwozem. Zatrzymuje się właśnie tutaj na pograniczu tego tunelu, jak się do niego wjeżdża. Zawsze tutaj się zaczyna ta ściana, od której my się zawsze odbijamy, będąc po tej stronie. Son of a bitch! Snajperzy zasrani. Bloody hell. Nie mam się teraz nawet jak stąd przeteleportować. Przedostać może tak. No właśnie. Nawet nie wiem skąd mnie gościu zabił, kurde. A tu sobie gdzieś siedzi w ogóle. Leży i zabija. No i właśnie w ten sposób, kurczę, zdobywają te przewagi. Punkt E w ogóle ktoś przejął. Wow. Czyli możemy ich lecieć teraz od tylca, no bez jaj. Siadasz, ziom? Nie, on pilnuje punktu. Ja tymczasem udam się tutaj dalej. Kurwa mać, straciliśmy cel. Jazda! Trzeba go odzyskać, odbiór. Przesiądźmy się na działko. Kto nas napierdziela? Fuck, podłożył C4 rąbany, no. Tak, myślałem, że coś będzie kombinować, ale nie byłem, nie spodziewałem się w ogóle, że podłoży C4. No, szybko w sumie ta akcja idzie, powiem wam szczerze. Niestety E już przejęli. Jest tam nasz jeden gościu, więc poczekam jeszcze chwilkę. Może on coś tam zdziała, o, czekajcie. Jest czołg. Cholera, już mi go chyba ktoś zwinął. Aha, oczywiście. O, no i nie zdążyłem nawet wsiąść, cholera, nie poczekał. Dobra. W takim razie jeepem sobie podjedziemy. Z tej strony. Założono tam dwa zbrodnie do jeepa. Zachowajcie ostrożność. Odbiór. Dobra. Amunicja! Nie! Ohoho. Się tu dzieje. Czekajcie, może podjadę troszkę. I wejdę na działko. Czy to nie będzie dobry pomysł? Chyba nie. Chyba nie, bo tam jest czołg. Ho, 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 ho. I właśnie o tym mówię. A tutaj cały czas wystaje. O, tutaj się jeszcze na tym, na tym wielkim aucie. Dobra, whatever. W bazie nie ma. Nie ma żadnego pojazdu. I znów w dupnym miejscu mnie zrespawniło, no. Tu jest amunicja, dobra, spoko, na razie mi nie jest potrzebna. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Skąd tu do mnie napierdzielali? Mordę jeża. Tam gdzieś na koniec tego poślemy. Fuck, dostałem. Ciekawe. Cholera, nic nie widać. Kiepskawo. Bardzo kiepskawo. Naszej bazy nie ma co iść, snajpera też nie ma za bardzo co brać, kurde, bo tutaj tych te celowniki są do kitu. Dobra, spróbujemy, ale wątpię. No właśnie, to jest ten głupi celownik, że trzeba wstrzymywać powietrza. Mi chodzi o ten celownik, gdzie nie trzeba wstrzymywać powietrza. No on mniej przybliża, jasne, znacznie mniej, ale
Ale przynajmniej nie trzeba wstrzymywać tego głupiego powietrza. Dobra, czy jak ja się tutaj położę, coś będę widział? Nie za bardzo. Tak! Już mnie widzieli, cholera. Niestety. No tutaj ja też dużo nie zdziałam, bo jest to coś. Staniemy i będziemy na kucaka mniej więcej. Tylko, że ja... No dobra, nie ma co, kurde, w snajpera się tutaj bawić. Ja jestem kiepski, jeżeli chodzi o snajpienie. Są to znacznie lepsi ode mnie. No ci mają lepszą pozycję, no to nie oszukujmy się. Dostajemy ostrow Ciry i zaraz będzie koniec tak naprawdę tej mapy. Lecimy w takim razie naszym mechanikiem. Cholerny gnój tutaj wyszedł. Widziałem go. Wychodził. Ale już chyba go zabili. Sanwa. Trafiliśmy go, ale... Cholera, się nie ma gdzie ukryć. Tam jest jakiś ziomek. Tamtego zabili. Ale tu na górze jest jakiś... Dobra, przyładuj to, przyładuj, błagam cię. Ale nas cisną. No to standard, cholercia. Jeszcze helikopter, no bez jaj. No ale z helikopterem ja niestety nie jestem w stanie zrobić. Trafiłem go? Chyba nie. Chyba se kpiny urządzacie, kurde. Ty kurde. Tak to będzie we mnie napierdzielał, co? Żrej granata, gnoju. Szajze. Dobra, wyjdźmy może na A i pójdziemy z prawej strony. Tak będzie chyba najlepiej, coś mi się wydaje. Aczkolwiek o ile zdążę, bo... O, 23 zostały. Przejedziemy sobie samochodem na drugą stronę, tak będzie najbezpieczniej. Tak będzie najbezpieczniej. Cholerny gnój, no. Nie ma! Kurde. I nas załatwili, no niestety. Nie był to głupi pomysł na końcu podjechać tym samochodem, ale mimo wszystko nie daliśmy rady. Coś mnie wzięło, słuchajcie, ostatnio na Battlefield 3 właśnie. Z chęcią sobie go nagrywam. No. Ładne punkty i otrzymujemy awans. Ładunki wybuchowe. Dobra, spoko. Także cóż, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.